witam. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo wiatr wieje, ale prosiliście o porównanie kosiarek. Samarz, niektórzy z was prosili samarz i styl klas. Nie to, że coś mam do samarza, bo jakoś tam uwielbiam klasa, tylko po prostu trafiła się, można powiedzieć, że okazja. Z 18 roku używana, blisko się trafiła, bo go zmienił na motyla, no nie? A mi właśnie brakowało tylnej kosiarki, bo tamta mi się kończyła i co wszystkim, tamta stara była składana do pionu, co w transporcie, na torfach i na tych i na, czy na drogach publicznych i tak dalej, to było strasznie uciążliwe, bo cały ciężar spoczywał tylko na prawym kole, więc w transporcie było strasznie takie, no, bujało ciągnikiem, no nie? Niby w sumie duży ciągnik, ale przy 50 na godzinę potrafiło bujać. Było dosyć niekomfortowo. Teraz się sporo zmieniło, no bo jak ono w postawie do ukosa, ciężar jest rozłożony równo między obydwa koła tylne, więc się bardzo dobrze prowadzi, nie rzuca nic, się stabilnie prowadzi po drodze. Teraz tak, z takich różnic, na pewno nie będę mówił tutaj, że któraś jest super firma, która jest bezbłędna, a ten. Ja uważam, że samarz jest jak najbardziej dobrą kosiarką. Nie mam zamiaru tutaj wjeżdżać czy coś, że to takie bej w ogóle, już parę godzin ona zrobiła i naprawdę jestem z niej zadowolony, zero awarii. Ale przejdźmy do rzeczy. Postaram się jakoś tam w miarę obiektywnie pokazać te różnice. Bardziej ogólnie powiem, że te różnice będą polegać na może na wygodzie obsługi, aniżeli realnie na jakimś tam działaniu czy coś na tej zasadzie. Aha. Zobaczcie, to jest pokos złożony po samaszu. Taki bardziej pobity, połamany pod ten, podniesiony wyżej. No też prawda, że on złożony jest z trochę węziej niż ten z klasa, no bo tutaj obok jest z klasa na przykład. No to on jest szerzej, tak? No bo go rozcięłam szerzej, bo jest na całej szerokości. Skoro mam przednią, to nie muszę tutaj się ściskać, no nie? I co? Jest troszeczkę różnica, tego może na kamerze nie będzie widać, ale jest trochę różnica. Mam wrażenie, że po klasie jest trochę mniej pobite. Jest pokręcone, ale mniej pobite. Mam wrażenie, że po prostu on jest mniej, nadal kręci, kruszy, ale mniej bije, nie? Nie wiem jak, w miarę jak to powiedzieć, bo zobaczcie właśnie a propos różnic. Zobaczcie, tutaj są pazury takie luźne. To jest blacha kondycjonera, ona się rusza. Ona generalnie dosyć blisko przylatuje. Dość blisko jest, nie? Ale jeśli chodzi na przykład o tą blachę, ale to jest wystarczające, ona jest troszeczkę w innym miejscu niż w klasie, bo ona jest wysunięta bardziej do przodu, a tam bardziej, zaraz pokażę, jest bliżej osi tego kondycjonera, no nie? Ale nadal to robi roboty, o ten krawędź rozbija, tylko że właśnie co zauważyłem, ten kondycjoner w motylkowatych jest bardziej agresywny z powodu tych właśnie ruchomych młotków, aniżeli tamten na stałych palcach, bo tam jak się zejdzie z obrotów, to on bezproblemowo to przerzuca i tak dalej. A tu z tego względu, że są ruchome młotki, one mają swój bezwładność. Ogólnie to w trawie jest super, nie? Ale na motylkach to mam wrażenie, że może nie jest aż za mocny, no nie? O, ale tak to ogólnie to fajnie po nim schnie trawa, nie mogę nic powiedzieć. Aha, zobaczcie, są prowadnice pokosu i uważam, że to no, w przedniej, to, jak kondycjoner, to musi być. Bo inaczej po prostu zrzuci na takie, po brzegach zrzuci takie dwa wałki, na środku nic nie będzie na przykład, nie? Cieniutko. Także te prowadnice warto sobie dostroić, no wtedy ładnie po szyście zrobi ten pokos. Słuchajcie, to tak. To. Kondycjoner się różni, zaraz pokażę w klasie. Teraz słuchajcie, listwa tonąca. Trochę się różni. Nie wiem, czy będzie widać. To. Taki jest zagłębienie, no nie? Szczegół. Podjadę nożykiem. Jakaś tam przestrzeń jest, nie? Nie, jakaś tam przestrzeń jest. Zaraz przejdę do klasy i coś wam pokażę. W tej kwestii. Zobaczcie, tu jest troszeczkę to inaczej rozwiązane. Jest takie jakby przetłoczenie nalane, czy coś na tej zasadzie, nie wiem jak to powiedzieć. O! Kamera nie, ostrości nie łapie. Słuchajcie. Nie wiem czy widać. Tutaj jest takie, palcem pokażę po chamsku. Takie
lekkie wybrzuszenie, no nie? Nie ma tak gładko, tylko jest lekkie wywrócenie. Ten, oczywiście te elementy są osobno od belki tnącej, osobno od tych, jak on się nazywa, płuz. Tak samo i w Samaszu też te docinacze są inaczej, ale tu docinacz jest troszeczkę inaczej skonstruowany i nawet jak jest tępowaty nożyk, nie wiem czy będzie widać, czy kamera to pokaże. Ta przestrzeń jest dość nieduża. Tak naprawdę palca nie wsadzę pod ten, a tam jest właśnie tak z takim, jakby to powiedzieć, na gładko, no nie? I co to robi? Jakie są dobre nożyki, zero różnicy, między jedną a drugą zero, w ogóle nic. Normalnie dwie idealnie tną, nic się nie dzieje, ale jak się zaczyna trochę średnio dziać z nożykami, no to wiadomo, na torfy zakładałem fajne nożyki, nie? Żeby było takie trzeba, bo to się torfy cholernie źle tną. Ale jak są nożyki trochę średnie i tak dalej, to po Samaszu właśnie przez to, nie to, że coś ścigam czy coś, nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o pokazanie różnic. Tu jest przez te właśnie lekkie takie wyżłowienie, że tak powiem, ten dołek po Samaszu potrafi na przykład trochę zostawić jęzorów na torfie. Jeśli jest średnio ostry nożyk. Właśnie, bo tu zobaczycie zaraz, tak samo przyłożyłem nożyka. Zaraz łapać ostrość. I zobaczcie. Tutaj mój paluch bez problemu wchodzi, nie? A tam jest właśnie zrobiony ten i jeszcze z tym takim docinaczem, że tak powiem. I no to można sobie łatwo wyobrazić, że jeżeli tu wchodzi trawa, tak? No to ona, jeżeli coś tam nożyk nic nie halo, to po prostu pociągnie dalej, no nie? I może być tak, że trochę widać takie, no, że tak powiem, takie niedocięcia, ale to nie jest tak naprawdę żadna różnica. Gdybym miał kupić, to i tak bym go kupił, tak dalej. Bo za takiego nowego klasa to trzeba byłoby dać prawie dwa razy tyle, co za Samasza, więc wiecie, można, wszystko można, tylko kwestia gotówki, a prawda jest taka, że z czasem, jak tyle co ja tam koszę, z czasem to szybciej ona korozję ją zje, niż ja tam jakoś tą specjalnie wykorzystam. Zużyję, przepraszam za słowo, zużyję. Dobra, i teraz dalsze szczegóły, jest tego trochę, się różnią, na pewno. Teraz słuchajcie, skoro jesteśmy przy belce tnącej, nie wiem czy zauważyliście, pewnie nie. Jakie to ma znaczenie? Nie wiem, pokażę wam różnicę. Ta półkole, ile wystaje za belkę, a tu jest trochę wystawione bardziej. Jakie to ma znaczenie? Mi się wydaje, że przy nowych nożykach dobrych to tam większego znaczenia nie ma. Zobaczcie, tu wystaje trochę dalej, nie? Ta płoza. Płoza od spodu wygląda tak. Te śruby to mi się nie do końca podobają. Tak jak w starych klasach, no te płoze ścierane, dołożone, to jest dobrze. I ten, no ta śruba, no sami widzicie, zaraz brudu najdzie, nie jest to do końca takie szczęśliwe rozwiązanie, no nie? Uważam, że to można byłoby jakoś to zrobić, żeby było schowane, no ale jest jak jest, życie. A propos kondycjonera, ten już parę razy dostał, kamieniem czy czym takiego go kupiłem i tak dalej, ale zobaczcie, tu jest on po prostu na sztywne palce ma, takie bardziej półkoiste, cieńsze i zabezpieczenie jest gumowe w razie przeciążenia czy coś. No ten dostał, to jest do wymiany, ale tak naprawdę to ma taką przepustowość, że nawet na tych ja tam to i tak idzie, i tak gniecie, także to tam przy tylu palcach, przy tych obrotach, to naprawdę, uwierzcie mi, to jest pikuś. No i to jest właśnie z tego powodu, że on jest stały, ma zęby. Na motylkach można zejść niżej z obrotów, jak są dobre nożyki, i nie będzie tak mocno tego bił, bo i tak na stałych przerzuci to. I a propos blachy kondycjonera, zobaczcie, to jest blacha kondycjonera, ona jest regulowana. I on się dociska lub opuszcza. Jeżeli chodzi o trawy, zobaczcie, tu też jest nieduży prześwit, ale powierzchnia tego przecierania jest dosyć duża. Tam dosłownie jest końcówką blachy, a tu jest sporo. Tam w starym było jeszcze ciekawie inaczej rozwiązane, no ale to też nie jest źle. Więc jeżeli chcemy naprawdę, tak jak dzisiaj, pogiąć tą trawę, ja dzisiaj kosiłem tą trawę, to akurat idzie na siano, bo to dosłownie nadbiebrzańskie. Ale tam po drugiej stronie mamy troszeczkę taką lepszą trawę, później łówką w folię. No to dzisiaj kosiłem tak, pogoda była średnia, bo do południa było zimno, pochmurno. A w ogóle to później deszczek popadał, zrobił to korosę na trawie. Ale jak jutro będziemy brać, może zrobię jakiś krótki filmik, wlogasek, pokażę wam suchość tej trawy. No to ona na pewno niżej jak 35 suchej masy nie będzie miała, nie? I to już wystarczy. Tak jak dziś koszony, jutro zabieram
jest gitara. Fakt, po przyczepy to byłby może zaraz za sucho, znaczy szybko zaczęłoby schnąć, no nie? I teraz tak, wracając do kosiarki. Różnice dalsze. Coś zaraz powiem na temat może... no tak. Na temat... Patrzę, czy mi się nie opuszcza. Ale nie. Na temat otwierania nożyków. Tutaj, nie wiem, czy jedną ręką to wam pokażę, ale w tym rozwiązaniu w klasie jest łatwiej wymienić nożyki, ponieważ przy otwarciu jest więcej miejsca na ten nożyk. Tam nie wiem, o co chodzi, tam nie ma żadnej regulacji, ale mam wrażenie, albo mam klucz za mało podgięty, że za mało dociska, bo niektóre trzy dyski mam takie, że po prostu muszę dosłownie wyszarpywać ten nożyk, mimo że otworzę, ale i tak wyszarpuję nożyk lub muszę go wbić z powrotem, jak wsadzić, no nie? Taka pierdoła, z czego trzeba byłoby może coś podłożyć pod ten klucz, dospawać jakieś pół milimetra, milimetr, żeby głębiej otwierało te zatrzaski, co są z dołu, no nie? Tam na podobnej zasadzie też są takie zatrzaski, tylko tu troszeczkę inaczej niż tam. Tu się po prostu łatwiej wymienia noże jak tam. No tu są dane nity te wzmacniające, już od paru lat oni dają to, ale też się wyciera. A w Samaszu akurat to nie jest stosowane w ogóle, nie ma żadnych nitów i tak dalej. Tutaj na tych bębnach zgarniających też dali takie wzmocnienie. Oryginalnie to śruba się obrywała. O, taki kawałek twardszej blaszki wokół tego bębna. Tam w Samaszu akurat tego nie ma, zwykły taki ten kątownik wspawany i tyle. Co tam dalej jeszcze ewentualnie? Jeszcze z różnic? To tak. Z różnic. Wiadomo, ta tylna, ta przednia. To wiadomo, to będzie zupełnie inaczej. No a właśnie, do porównania ta, jak to się nazywa? Właśnie tu na tych zewnętrznych bębnach jest po prostu taki kątownik spowany i tyle, nie? I tyle. I tu właśnie z tym otwieraniem tych nożyków jest tak troszeczkę inaczej, bo tu musimy założyć za taki ząbek, a tam dosłownie zasada, prawie że jak stary rotacyjny, się opuszcza do dołu i on tam czpień wskakuje za taki ten, dosłownie jak stary rotacyjny, tylko że nie wiem, czy ja jedną ręką pokażę, ale dobra. Słuchajcie, teraz dalej. Coś bym tam jeszcze powiedział. Tutaj to co? Nic większego, różnic nie ma. Tu jest odciążanie sprężynowe. Nie wiem, czy Samasz ma hydrauliczne. Fajna sprawa byłoby hydrauliczne, bo sprężyna, jak to sprężyna? Odciąża, tylko w jakimś pewnym zakresie, nie? Jeżeli się niżej opuści, to i tak całą kosiarkę uniesie, a jak ten, jak się, jak to powiedzieć, jak się opuści za nisko, to i tak będzie ryło, nie? Także sprężyna odciąża, pewne kilogramy ma ustalone, jak dane rozciągnięcie sprężyny, takie będzie odciążenie tej belki, więc jak się na równym terenie jedzie, no to okej, ale na przykład bo tutaj takie o, skarpy i tak dalej, ogólnie źle nie jest, nie? Ale lepiej wybierze odciążenie hydrauliczne, oleopneumatyczne, niż sprężynowe. I to jest po prostu tak jest, nie chodzi o Samasz. Tak jak miałem starego klasy, to było to samo. A oleopneumatyczne właśnie z tego względu jest lepsze. Z tego względu jest lepsze. Tu jest naciąg tej blachy kondycjonera się podciąga. A, tu się ustawia te... jak one? No, zgarniacze pokosu, żeby... Nie zgarniacze, tylko... No, jakoś tam te... Żeby układało pokos fajnie do środka, nie tego. Stopki są tutaj takie, no po chłopsku, zwykłe, proste. Ja wam pokażę zaraz właśnie, jak na zachodzie to robił. Co mi się strasznie spodobało, bardzo jest wygodny. Stopka to tylko stopka, no nie? Patrzcie teraz. Stopka, nie? Stopa. Z spodu tam taka stopa jest dobra. Słuchajcie, patrzcie. Szczegół. Ciach, skakuje. Jeszcze raz. Tu się wyciąga, nie? Tu się wyciąga i tam się podnosi. Zaraz się wyciągnę.